Witam wszystkich. W tej prezentacji chciałbym opowiedzieć o związkach branży pornograficznej, a dokładnie o prostytucji w internecie i satanizmie. Film ma za zadanie ostrzec przed niebezpieczeństwem osoby, które korzystają z takich rzeczy oraz zwrócić uwagę rodziców na to, do jakich treści ma dostęp ich młodzież. Prostytutki internetowe nazywane są też dla zmylenia modelkami. Najpierw ja trochę opowiem, potem pokażę kilka zdjęć, a na końcu puszczę dwa fragmenty z wykładów pana Grzegorza Bacika, który jest współpracownikiem Sekretariatu Ewangelizacji Ojców Franciszkanów. Od wielu lat pomaga osobom opętanym i zniewolonym. Najpierw opowiem wam, od czego, a może od kogo się zaczął pomysł na to wideo. Kiedyś na Twitterze trafiłem na filmik, gdzie satanistka ogląda jakieś satanistyczno-aborcjonistyczne wideo i ma przy tym ubaw. Ogólnie jest to mało znany fakt, ale aborcja jest rytuałem satanistycznym. Polskie aborcjonistki nie kojarzą, żeby publicznie w mediach przyznały się do satanizmu, ale uważają, że aborcja jest święta i masz święte prawo z niej skorzystać. Piorun, który jest używany przez polskie aborcjonistki, jest typowym satanistycznym symbolem. Setek możliwych kształtów pioruna użyły akurat tego satanistycznego. Wracając do tej satanistki, napisała ona komentarz pod filmem, dziękując za reklamę. Wszedłem na jej konto na Twitterze. Okazało się, że jest internetową prostytutką. Myślę sobie, okropne. Mężczyźni, może i jakieś kobiety, płacą jej, by móc oglądać to, co publikuje i wchodzić w interakcję, mając przed sobą satanistkę i jej tatuaże. Zadałem sobie pytanie, czy jest więcej takich osób i używając tylko przeglądarki internetowej trafiłem na takie osoby. Nie mam konta na żadnych portalach tego typu, więc trafiłem tylko na te znane prostytutki. Piszą o nich, że zarabiają setki tysięcy dolarów, więc znajdą się inne naśladowczynie, skoro jest na to popyt. Zwróćcie proszę uwagę na to, że te kobiety, nim zaczęły się oszpecać, były bardzo atrakcyjne. Osoba niewierząca powie, że to choroba psychiczna. Wierzący powie, że może to być opętanie. Dziękuję za wysłuchanie. Zapraszam do obejrzenia zdjęć oraz wysłuchania fragmentów wykładów pana Grzegorza Bacika. Jeżeli chodzi o wróżbiarstwo, ja tu wspominałem wam o takiej kobiecie, która z gór, która w wieku 15 lat zaczęła właśnie swoje praktyki związane z magią. Ona była też bardzo wprawną wróżką, bardzo dobrze wróży, bardzo dokładnie wróży. Ta, która mówiła, że jeżeli ktoś jej tylko wyrządzi krzywdę, i tak ucierpi z tego powodu, bo złe duchy i tak go dosięgną. Na marginesie powiem wam taką rzecz jeszcze, wydaje mi się, bardzo istotną. Ta osoba oprócz tego zajmuje się czarami, wróżbiarstwem, zarabia na życie również poprzez prostytucję. I teraz pomyślcie, co się dzieje z tymi klientami. Dochodzi do normalnego związania, nie z nią, z demonami, które są przy niej. Okultysta jest skuteczniejszy, tym bardziej im więcej da złym duchom. Co może dać? Przede wszystkim oddaje siebie, oddaje najbliższych, oddaje rodziny, poświęca mu. Dlatego, że on z nim współpracuje, on mu wierzy. Co też trzeba wiedzieć? Każdy okultysta, który ma świadomość już współpracy ze światem demonicznym, poświęca wszystkich swoich klientów, wszystkich swoich pacjentów. Oddaje szatanowi. Często idąc do takiej osoby, no my nie wiemy, praktycznie nigdy nie wiemy, komu jesteśmy ofiarowywani. Co też jest ważne, żeby wiedzieć. Do tego też później jeszcze dojdę. Celem złego ducha nie jest opętanie człowieka. Nie jest dręczenie człowieka, męczenie. Te rzeczy, o których tu opowiadałem, czy jeszcze parę przykładów może podam, nie są celem szatana. Dręczenie, manifestowanie się. Szatan robi wszystko, żeby się nie pokazywać. My możemy mieć do czynienia z osobą opętaną, nie będziemy mieli pojęcia o tym. Człowiek, który współpracuje z szatanem, który w tym sensie, że żyje w grzechu ciężkim, długotrwale, szczególnie korzysta właśnie z tych dziedzin okultyzmu. Poświęca się w jakiś sposób szatanowi, nawet nieświadomie, czy nawet lepiej, że jest nieświadomie. Szatan się nie ujawni wtedy. Jego celem jest tylko i wyłącznie dusza człowieka. Nie dręczenie. Dręczenie zaczyna się wtedy najczęściej, kiedy człowiek zaczyna się nawracać. Praktycznie wszystkie osoby, które spotkałem, zaczęły się u nich konkretne dręczenia, konkretne uderzenia złego ducha,
w momencie, kiedy zaczęły zwracać się do Boga, kiedy zrozumiały, że to, co robią, nie jest dobre i zaczęły się nawracać. No ktoś powie, to w takim razie lepiej się nie nawracać. Tak często się zdarza. No, panią z Rzeszowa Wróżkę poznałem kiedyś, dzwoniła, bo już ma poważne problemy w domu, zaczęło ją mocno straszyć już, zrozumiała, z kim ma do czynienia. Powiedziała, że ona wie, że współpracuje z duchami, które pomagają w tym, w tej pracy, ale mówi, że ona się nie nawróci, nie jest w stanie zaprzestać. To dlaczego? Bo zbytnio się już boi. Ona wie, co ją czeka, jeżeli zaprzestanie tej pracy. Oprócz tego, tak powiedziała, źródło utrzymania jedyne ucieknie w tym momencie.